Pani Doroto, muszę zacząć od tego, że w telewizji panuje kult piękna, smukłych ciał. Pani wydaje się, że nie pasuje do tego obrazka. Czy pani kiedyś na przykład usłyszała od swoich przełożonych: Dorota, proszę, zrób coś ze sobą, pracujesz w telewizji? Nie, nigdy nie usłyszałam jakichkolwiek komentarzy na temat mojego wyglądu. Ja myślę, że w moim wypadku dużo ważniejsza jest osobowość. A pytam o to dlatego, że słyszałem historię, że inni otrzymują takie prośby od przełożonych. Czy pani w ogóle słyszała takie historie? Nie słyszałam, a może przełożeni się po prostu mnie boją. Może tak być? Takie mam podejrzenie. Muszę zapytać, powiedziała pani, że nie przejmuje się pani opiniami, albo nikt nie mówi też pani wprost pewnych rzeczy, ale na przykład ostatnio w internecie były bardzo niemiłe komentarze. Pani w ogóle to czyta? Pani się tym przejmuje? Pani coś z tym robi? Nic z tym nie robię, bo nic z tym zrobić właśnie nie można. Oczywiście czasami zdarza się, że przeczytam, czy trafią do mnie takie komentarze. Ja mam je centralnie w dupie, bo ktoś, kto pisze takie rzeczy na temat czyjegoś wyglądu, ma ze sobą problem i powinien brać, na to są leki, i proponuję je zastosować. Takie radykalne metody, a kampanie takie, które łagodnie proszą też, żeby nie hejtować w sieci? Absolutnie mnie to nie przekonuje, bo myślę, że nie poskutkuje. Wiele osób w ten sposób wyżywa się w sieci. To są osoby, które mają kompleksy, mają problemy, nienawidzą innych ludzi. Ja ludzi lubię i w życiu moje pióro, nawet najbrzydsze, najprostsze, swoją końcówką piszącą czy klawiaturą nie splamiłoby się, pisząc tak obrzydliwe rzeczy na innych ludzi. A kocha pani wszystkie kobiety? Uwielbiam kobiety, uwielbiam z nimi pracować, bardzo lubię z nimi być po prostu. Towarzysko, jak pan widzi na naszym spotkaniu, właściwie towarzyskim, znamy się wszystkie i się lubimy i nie jest to udawane. Oj, tak kochana, całuję cię, ale ci dupę obrobię. Nie ma tak. To są same fajne babki. Dlaczego miałabym mówić o nich cokolwiek złego? Lepiej, żeby mi język upieprzyło u samego końca. Być może jest tak, bo wszystkie panie jesteście spełnione, lubicie siebie i wykazujecie takie podobne dobre cechy, a żadna nigdy kobieta pani nie podstawiła nogi? Nie zdarzyło mi się. A oczywiście kobiety są różne, kwadratowe i podłużne i wiemy, że czasami bywają wredne. Natomiast ja w swoim życiu na takie kobiety nie trafiłam i myślę, że sobie bym także z taką kobietą wredną poradziła bardzo dobrze. Ale myślę, że trzeba patrzeć na kobiety optymistycznym okiem. Są fantastyczne, mocne, silne, wytrwałe, są wielofunkcyjne, wiele rzeczy potrafią, szybko się uczą, teraz dają sobie radę ze współczesnym światem. No tylko się chwalić i lubić się w tym gronie. Kobiety się powinny wspierać, spotykać się, tworzyć stowarzyszenia kobiet, nieformalne, formalne, w firmach, po to, bo wtedy łatwiej się żyje, po to, żeby być razem, po to, żeby była taka solidarność kobiet. Myślę, że jest bardzo potrzebna.